Dorota Gardias trafiła do szpitala. Media obiegły przygnębiające, nieoficjalne informacje na temat jej stanu zdrowia. Dziennikarze pracujący dla jednego z tabloidów skontaktowali się z najlepszą przyjaciółką gwiazdy. Kobieta nie pozostawiła żadnych złudzeń, sytuacja jest naprawdę poważna. Hospitalizacja ma potrwać jeszcze przez wiele dni. Dorota Gardias i jej 7-letnia córeczka, Hania, w trybie pilnym trafiły do szpitala, o czym poinformowali dziennikarze Super Expressu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że gwiazda jest zarażona koronawirusem, którego pierwotnie wykryto u dziewczynki. Stan zdrowia pogodynki ma być bardzo poważny. Prezenterka pogody ma cierpieć na problemy z płucami i podawany jest jej tlen. Dorota Gardias jest pilnie hospitalizowana. Dorota Gardias w poniedziałek, 28 września, trafiła do szpitala. Jak udało się dowiedzieć Super Expressowi, gwiazda otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. W szkole, do której chodzi jej córka, Hania, pojawiło się ognisko zakażeń niebezpiecznym patogenem. Dziennikarze donoszą, że dziecko przechodziło zakażenie w sposób bezobjawowy, dlatego rodzina gwiazdy przez dłuższy czas nie miała pojęcia, że istnieje ryzyko, że są zarażeni SARS-CoV-2. Znajoma pogodynki nie pozostawiła żadnych złudzeń, z jej relacji wynika, że prezenterka czuje się bardzo źle. W szkole Hani panuje koronawirus. Dziewczynka zaraziła COVID-em swoją mamę, zdradziła przyjaciółka Doroty Gardias. Leży w sali podłączona pod tlen. Czuję się bardzo źle, dodała kobieta. 2. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Dorota Gardias i jej córka spędzą w szpitalu co najmniej 2 tygodnie. Wiadomo, że dziewczynka ma mieć tylko lekko podwyższoną temperaturę. Telewidzowie mają nadzieję, że stan prezenterki nie ulegnie pogorszeniu w trakcie trwania hospitalizacji. Przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, z którego wynikało, że gwiazda wypoczywa na łonie natury. Menedżer pogodynki odmawia komentarzy na temat jej stanu zdrowia. Trzymamy kciuki. Źródło: Super Express.